codzienna inspiracja, no właśnie tak to mniej więcej wygląda, takie szpanowanie, bajerowanie na gitarze. Myślę, że właśnie fajnym sposobem jest, żebyśmy za każdym razem jak coś tworzymy, to jest taka wskazówka wojtacka, za każdym razem jak tworzymy coś, gramy na gitarze, to żeby starać się łączyć wszystkie techniki, które znamy. Wiadomo, jeśli to mamy jakiś utwór jakiejś konkretnej konwencji, to prawda, nie gramy jakiegoś chaosu, że gramy z dup jakieś riffy. Tak jak na przykład teraz tutaj gram, po prostu jakiś to schemat ma, prawda, ale generalnie to ma na bardziej w zasadzie takie troszkę solowego grania plus riffy, prawda? Ale chodzi o to, że na przykład jak tworzymy jakieś riffy, to żeby wcisnąć właśnie takie krótkie przerywniki, no powiedzmy w zwrotce mam jakiś motyw, prawda? Krótkie wstawki, tak jak często są słyszane właśnie w grze różnych gitarzystów znanych, no chociażby na przykład Iron Maiden, prawda? Oni już grają w sumie długo te utwory i swoją drogą wciskają coś na luzie, można powiedzieć, tak improwizują podczas grania, a są to takie dyskretne wstawki różnego rodzaju, właśnie jakieś takie solowe, pseudosolowe. Wiadomo, żeby nie przeginać teraz, że później gramy cały czas. Oni sobie grają tam riff, a ja sobie, prawda, cisnę cały czas jakiś solo. Więc tu wiecie, żeby to było dyskretnie, ale też, żeby takie smaczki były, które często znamy z utworów. Więc właśnie wciskajcie takie różne bariery, no chociażby ten tapping, który tutaj mamy, prawda, że sobie jakiś riff robimy i sobie łapiemy tu i sobie, prawda, uderzamy po dźwiękach tam ze skali i wtedy coś z tego wychodzi ciekawego, prawda. Nie zapominajmy też o tym, jak bardzo ważne są interwały, które wypadałoby znać, tak jak na przykład tutaj zrobiłem, prawda, interwał kwintę plus nonę wielką i to brzmiało bardzo fajnie, to jest taki podkład. Fajnie to zawsze brzmi, dla ręki jest fajne, a zawsze właśnie taka wstawka z tego fajnie się prezentuje. No dobra, no myślę, że możecie popróbować porozkminiać, także do następnego zobaczyska, papateczki, kochani, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!